Dzisiaj przed godziną 12 uzyskaliśmy informację, że w jednym z lokali gastronomicznych znajdujących się na osiedlu Arki Bożka wszedł mężczyzna, który posiada materiały wybuchowe. Na miejsce przyjechali policjanci, wezwał patrol policji jeden z mężczyzn, klientów tego lokalu. Mężczyzna zdążył w tym momencie, do czasu przyjazdu policji zdążył się oddalić z tego miejsca, został zatrzymany nieopodal z ładunkami. W związku z tym, że nie wiedzieliśmy, jakie jest pochodzenie tych materiałów, na miejsce zostali wezwani nasi koledzy z Katowic, z oddziałów antyterrorystycznych, którzy zabezpieczyli materiały wybuchowe. W tej chwili trwają czynności zmierzające do całkowitego wykluczenia istnienia bądź znajdowania się takich materiałów w mieszkaniu mężczyzny. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Okazało się, że jest kompletnie pijany. Z uwagi na jego stan, czyli stan nietrzeźwości, w dniu dzisiejszym nie zostanie on przesłuchany. Czynności z mężczyzną będzie można wykonać dopiero jutro. www.tvkanon.pl Nowa strona telewizji.